Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Amerykański portal Politico wskazuje, że położony na terytorium Polski przesmyk suwalski stał się dziś najniebezpieczniejszym miejscem na ziemi. Według wicepremiera Mariusza Błaszczaka jest on dostatecznie chroniony, choć rząd będzie szukał jego wzmocnienia. Okazją do tego będzie nadchodzący szczyt NATO w Madrycie. Przesmyk suwalski to obszar położony wokół Suwałk Augustowa i Sejn. Poprzez to terytorium kraje bałtyckie graniczą z Polską i innymi sojusznikami w NATO. Także to miejsce rozdziela obwód kaliningradzki z będącą sojusznikiem Rosji Białorusią. Politico ze względu na położenie przesmyku określiło go najniebezpieczniejszym miejscem na ziemi. Amerykański portal twierdzi, że jeśli Moskwa będzie chciała konfrontacji z NATO, to tutaj rozpocznie atak. Jednym z elementów uderzenia miało być odcięcie z Litwy, Łotwy i Estonii właśnie poprzez atak na ten przesmyk suwalski. Odcięcie od możliwości dyslokacji, przesunięć, wsparcia natowskich sił. Wyjaśnia profesor Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej. Na ten obszar już dzisiaj skierowane jest spojrzenie Kremla, zwłaszcza po działaniach, jakie podjęła Litwa. Realizując unijne sankcje, kraj wprowadził na swoim terytorium zakaz tranzytu kolejowego stali i wyrobów z metali żelaznych między Kaliningradem a pozostałą częścią Rosji. Kreml zagroził reakcją. Nie wierzę, że Rosja rzuci nam wyzwanie wojskowe, bo jesteśmy członkiem NATO. Mówi prezydent Litwy. Przekonuje, że jego kraj jest gotowy na nieprzyjazne działania Kremla w obszarze energetyki. Putin już teraz wykorzystuje ograniczenie tranzytu do celów propagandowych. Rosja przedstawia to jako próbę zaduszenia Kaliningradu, jako atak, jako właśnie rozpoczęcie wojny. Ale NATO wojny nie chce. Dostarcza dziś broń Ukrainie, ale za wszelką cenę próbuje uniknąć bezpośredniej konfrontacji z Rosją. Ryzyko jednak istnieje, na co wskazują słowa jednego z emerytowanych generałów niemieckiej armii. Oceniam sytuację jako bardzo wybuchową. Kaliningrad ma dla Rosji ogromne znaczenie strategiczne. Znajdują się tam pociski Iskander, które mogą być uzbrojone w broń jądrową. Putin pokazał już, że jest zdolny do wszystkiego, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Rosja jest państwem, które nie potrzebuje pretekstu do ataku. Nie potrzebowała pretekstu, gdy zaatakowała Ukrainę. Nie potrzebowała pretekstu, gdy rękami Białorusi, wykorzystując migrantów jako żywe tarcze, podjęła próbę destabilizacji Polski. Dlatego rząd chce być czujny. Minister Mariusz Błaszczak zaznacza, że przesmyk suwalski dziś jest dostatecznie chroniony. Poprzez stacjonowanie wojsk sojuszniczych, Sojuszu Północnoatlantyckiego, również poprzez fakt rozbudowy, rozwoju jednostek tworzących 16. Dywizję Zmechanizowaną. Premier Mateusz Morawiecki podejmuje jednak rozmowy z przywódcami państw zachodnich i zwraca uwagę, że wschodnia flanka potrzebuje nowych działań. Będziemy mocno dążyli do tego, będziemy zabiegali w dyskusjach z naszymi partnerami z NATO, aby ten przesmyk był wzmocniony. Według polskiego rządu sojusz w trakcie nadchodzącego szczytu w Madrycie musi potwierdzić, że poważnie traktuje rosyjskie groźby, a potwierdzi to tylko wtedy, gdy będzie kontynuował strategię odstraszania. Więcej sił wojskowych NATO na wschodniej flance oznacza większe bezpieczeństwo dla krajów regionu. Wyjaśnia politolog dr Łukasz Stach. Dostrzega też, że Polska powinna upomnieć się w relacjach z partnerami o rekompensaty za sprzęt, jaki przekazała Ukrainie. To m.in. czołgi, po których lukę w ocenie eksperta mogłyby wypełnić starsze modele amerykańskich Abramsów. Na razie premier Mateusz Morawiecki mówi, że rekompensata będzie, ale z Brukseli. Komisja Europejska będzie w dużym stopniu, albo przynajmniej w dużej części, tak powiem bezpiecznie, refundować te nasze wydatki i tę naszą broń, którą przekazaliśmy Ukrainie. Te słowa premiera padły w trakcie spotkania z mieszkańcami Koła w województwie wielkopolskim. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że walka o wolną Polskę toczy się dziś na linii frontu Doniecku-Ługańsk, a broń przekazana Ukrainie służy do obrony także polskiej suwerenności. Politycy Prawa i Sprawiedliwości kontynuują objazd po Polsce. Dziś w Grudziądzu prezes partii Jarosław Kaczyński zapewnił m.in., że w polskich domach nie zabraknie gazu. Rozmowy o problemach Polaków posłużą do wypracowania nowego programu wyborczego PiS. Opozycja przekonuje jednak, że PiS nie ma już pomysłu na Polskę.
Ten weekend prezes PiS Jarosław Kaczyński przebywał w województwie kujawsko-pomorskim. Na spotkaniu z mieszkańcami Torunia mówił o rosnących wydatkach społecznych. W tym roku wydatki społeczne wynoszą mimo kryzysu już przeszło 60 miliardów złotych. Bardzo zdecydowanie wzrosły też wydatki na obronę, na kulturę, na oświatę. W gruncie rzeczy na wszystko. Jarosław Kaczyński podkreślił, że rząd zadbał o obniżenie podatków, zwiększając przy tym ściągalność podatku VAT. Dziś w Grudziądzu szef partii wskazał na bezpieczeństwo energetyczne Polski w związku z wojną na Ukrainie. My doprowadziliśmy do tego, że na przykład jeżeli chodzi o gaz, jesteśmy bezpieczni. Jeżeli chodzi o ropę, jesteśmy bezpieczni. Co to znaczy bezpieczni? To znaczy niezależnie od Rosji. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził wczoraj Koło w województwie wielkopolskim. Szef rządu przestrzegał Polaków przed obłudą Platformy Obywatelskiej. Obiecywali obniżyć PIT, a podnieśli VAT. Podnieśli wiek emerytalny do 67 lat. Dla kobiet o 7 lat. Pamiętacie ten moment? Podnieśli ZUS. Drodzy Polacy, Platforma Obywatelska głosowała przeciw ustawie o tanim węglu. Jak przekonuje wicemarszałek Sejmu z PSL-u Piotr Zgorzelski, Prawo i Sprawiedliwość wciąż mówi Polakom tylko o przeszłości. No to jest taki obwoźny cyrk, gdzie pan prezes i inni działacze PiS-u opowiadają, jak wiele dla Polski zrobili, ale Polacy to już wiedzą i chcieliby się dowiedzieć, co nowego zrobią. Poseł PiS Jan Mosiński nie ma wątpliwości, że opozycja boi się spotkań PiS-u z Polakami i przedstawianej tam prawdy o działaniach opozycji. Spotkania służą wypracowaniu nowego programu wyborczego. Tak było m.in. w 2015 roku. Ruszyliśmy w Polskę i na bazie tych rozmów stał program wyborczy, na bazie którego wygraliśmy wybory. Podobnie było w roku 2019 i podobnie będzie, w to wierzę głęboko, w roku 2023. Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach parlamentarnych wystartowało wraz z dwójką koalicjantów, Solidarną Polską i Porozumieniem. Drugiego ugrupowania w Zjednoczonej Prawicy już nie ma. Jarosław Kaczyński nie myśli o naprawie relacji i wypomina Jarosławowi Gowinowi błędy. Plan Polskiego Ładu był nie najgorzej skonstruowany, ale potem dodano do niego ulgę dla klasy średniej, a to był pomysł Jarosława Gowina, który skomplikował ten system i uczynił go fatalnym. Gdzie dziś jest Gowin, to państwo wiecie. Poseł Jan Mosiński zapewnia, że Zjednoczona Prawica nie straci swojej siły politycznej. W komitecie wyborczym PiS-u znajdzie się nie tylko Solidarna Polska. Oczywiście zapewne również z tymi formacjami, z którymi mamy podpisane porozumienia o współpracy na poziomie parlamentu, czyli z Kukiz 15, i z formacją Sprawy Polskie. Artur Dziambor z Konfederacji nie ma wątpliwości, że Jarosław Kaczyński już wzmocnił Zjednoczoną Prawicę posłami Pawła Kukiza. Myślę, że Kukiz 15 został już całkowicie wchłonięty. Zresztą po ostatnich zmianach, które się pojawiły w tym tygodniu, czyli pani Ścigaj, pan Giżyński i pan Sośnierz, którzy wrócili do Prawa i Sprawiedliwości, to tak naprawdę betonuje sytuację w Sejmie. Mamy w tym momencie większość 235 głosów dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreśla poseł Lewicy Joanna Schering-Wiel, z wyjazdy PiS-u to część trwającej już kampanii wyborczej. Pod koniec czerwca w Polskę wyruszy Lewica. Poseł liczy na przyszłoroczne zwycięstwo opozycji. Intuicyjnie czuję, że to jest szansa dla nas. Po stronie opozycji widzę współpracę, widzę działanie. Jak mówi dr Piotr Gawryszczak, opozycja wciąż nie doszła do porozumienia w sprawie wspólnej listy wyborczej. Partie nie byłyby w stanie zrealizować wspólnych obietnic. Polacy wcale nie dadzą się nabrać na taką jedną listę. Polacy ufają rządom Zjednoczonej Prawicy, wiedzą, że realizowany program z poprzednich wyborów jest dobry dla Polaków. Przyszłoroczne wybory parlamentarne odbędą się jesienią. Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak brali dziś udział w uroczystościach 1050-lecia bitwy pod Cedynią. Z tego, co wiemy i co ja sądzę o tej bitwie, bitwie pod Cedynią, uważam, że ona była wyjątkowa, że ona mogła zadecydować o istnieniu bądź nieistnieniu państwa polskiego. Dlatego nie wiemy, co kierowało odwagą wojów Mieszka I, ale jestem przekonany, że im właśnie zawdzięczamy to, że tu jest dzisiaj Polska. Takie dążenia, dążenie do wolności, dążenie do niepodległości, do suwerenności tkwi
tkwi w naszych sercach i w naszych umysłach. Stanowi o naszej tożsamości narodowej. To te postawy są postawami, które dziś tworzą morale żołnierzy Wojska Polskiego. A my jako przedstawiciele władz pamiętamy, że Wojsko Polskie musi być liczne, musi być dobrze uzbrojone. Po tym, jak rząd wyszedł z inicjatywą, by odejść od wskaźnika WIBOR, rozgrzała dyskusja o jego następcy. Premier promował Polonię, jednak w sektorze bankowym więcej entuzjazmu wzbudza wskaźnik WIFR, Warszawski Indeks Rynku Finansowego. WIBOR to wskaźnik, w oparciu o który dziś obliczana jest rata kredytu hipotecznego. Gdy Rada Polityki Pieniężnej zaczęła podnosić stopy procentowe, także WIBOR zaczął wzrastać nieraz bardzo gwałtownie. Jeśli umowa kredytowa jest oparta o WIBOR 3M lub 6M, to kredytobiorcy ponoszą już nie tylko koszty pieniądza, ale także płacą za to, czego spodziewa się rynek. Przykładowo, jeśli dziś stopa referencyjna jest na poziomie 6%, to WIBOR 3M zbliża się do 7%, 6M to już 7,26. Jego wysokość odbiega od rzeczywistego kosztu pozyskania przez instytucje finansowe pieniądza na rynku bankowym. To główny zarzut, jaki kierują pod adresem WIBOR-u jego przeciwnicy. Oficjalna definicja tego wskaźnika brzmi, że to stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Dla wielu to jednak definicja fikcyjna. Banki rzadziej pożyczają pieniądze sobie nawzajem. Ten argument urósł w oczach kredytobiorców, zwłaszcza teraz, gdy rosną raty. I stąd propozycja rządu, by znaleźć w miejsce WIBOR-u tańszy zamiennik. Premier zaproponował Polonię. Konsultacje w tej sprawie zostały przeprowadzone przez GPW Benchmark. Wskaźnik rynku finansowego, wskaźnik Warszawski Indeks Rynku Finansowego wygrywa. Ale nie będę przed Państwem ukrywać, że są to głównie głosy sektora bankowego. Krzysztof Kolany, główny analityk portalu Bankier.pl, mówi, że gdyby nie wysokie raty, nie byłoby w ogóle dyskusji na temat WIBOR-u. W jego ocenie próba odgórnego narzucenia bankom nowego wskaźnika to niebezpieczny precedens. Tak naprawdę każdą umowę w tym momencie rząd mógłby zmienić przy pomocy rozporządzenia czy ustawy. To jest w mojej ocenie bardzo niebezpieczna rewolucja i rewolucja zupełnie niepotrzebna. W sektorze bankowym ultimatum rządu nie wywołuje entuzjazmu. Wręcz przeciwnie, słychać głosy krytyki i zarzuty, że tempo zmian, które mają wejść w życie od nowego roku, jest za szybkie i może wstrząsnąć instytucjami finansowymi. Krzysztof Kolany mówi, że nie ma dużej różnicy między WIBOR-em i wskaźnikami, jakie dziś są proponowane jako jego zastępnik. Problem także z WIBOR-em 3M i 6M może niebawem zniknąć. Gdy Rada przestanie podnosić stopy procentowe, te stawki się zrównają, a w pewnym momencie WIBOR-y, czy to 6-miesięczne, czy 3-miesięczne, zaczną maleć w miarę tego, jak na rynku będą narastały oczekiwania na obniżki stóp w Narodowym Banku Polskim. Profesor Mariusz Andrzejewski nie wyklucza, że w momencie obniżek stóp to właśnie WIBOR będzie najkorzystniejszym wskaźnikiem z punktu widzenia kredytobiorców. W jego ocenie przy kredytach hipotecznych potrzebna jest jednak większa przejrzystość i trzeba znaleźć taki zastępnik, który będzie najbliżej realnego kosztu pieniądza na rynku. Dlaczego nie moglibyśmy wprowadzić jednak udzielania tych kredytów hipotecznych w oparciu o stawkę referencyjną, a więc tą stawkę, którą ogłasza Narodowy Bank Polski, tą podstawową stopę procentową? Polonia to propozycja rządu, ale propozycja wstępna. Premier chce, by banki same wskazały zamiennik i wyszły z oficjalną propozycją. Wicepremier Jacek Sasin zapowiada poszerzenie Krajowej Grupy Spożywczej o nowe podmioty. Poprzez obecność polskiego kapitału w sektorze rolno-spożywczym rząd chce zwiększyć bezpieczeństwo ekonomiczne rolników. Krajowa Grupa Spożywcza to podmiot, który funkcjonuje w 6 segmentach rolnictwa. Powołana została w oparciu o polski cukier, mówi wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. I to właśnie na bazie tych doświadczeń z Krajowej Spółki Cukrowej będziemy przenosili właśnie te relacje z polskim rolnikiem na inne segmenty, w których Krajowa Grupa Spożywcza będzie funkcjonować. Bo właśnie nadrzędną misją Krajowej Grupy Spożywczej jest zadbanie o rolnika, by mógł za godziwą cenę sprzedać produkt, który wytworzył. To jego zabezpieczenie i realne wsparcie. Od sprzedaży nasion, poprzez doradztwo agro, poprzez zabezpieczenie środków produkcji, ale także również też bieżący kontakt z nim i ewentualnie, jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, to też odpowiadanie na te wątpliwości. Ale w dalszym
dalszym etapie właśnie pełna kontraktacja, później również przetworzenie tego i dystrybucja. Krajowa Grupa Spożywcza skupia obok cukru przetwórstwo, zakłady zbożowe, młyny, czyli to, co w obliczu wojny na Ukrainie ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Potrzeba jednak czegoś więcej, akcentował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Musimy ten podmiot rozwijać, musimy prowadzić aktywną akwizycję kolejnych podmiotów, żeby móc skutecznie na tym rynku działać. Jak wskazał wicepremier, są już wytypowane przedsiębiorstwa do potencjalnego nabycia, niektóre bardzo duże, mające duży udział w rynku. Przygotowaliśmy odpowiednie mechanizmy finansowe do tego, aby móc wzmocnić obecność państwa w sektorze rolno-spożywczym i będziemy tą politykę konsekwentnie realizować. Krajowa Grupa Spożywcza będzie przynosić konkretny dochód. W założeniach sięgać ma on nawet 3,5 miliarda złotych. Spółka będzie zatrudniać blisko 5 tysięcy pracowników. Jezus pomaga nam być ludźmi, których uszczęśliwia dobro, jakie czynią, bez szukania aprobaty u innych, mówił dziś ojciec święty Franciszek w trakcie spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Ojciec święty, który nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, zwrócił uwagę na oczekiwania apostołów wobec Jezusa. Chcieli oni, by Pan szedł drogą triumfu. Sam Jezus jednak doskonale zdawał sobie sprawę, że czeka go odrzucenie i śmierć. Papież przypomniał, że przed Jerozolimą nauczyciel doświadczył odtrącenia wcześniej, w miasteczku Samarytan, gdzie nie mógł znaleźć miejsca na nocleg. Oburzeni apostołowie Jakub i Jan proponują Jezusowi, aby ukarał tych ludzi, zsyłając na nich ogień z nieba. Jezus nie tylko nie przyjmuje tej propozycji, lecz upomina obu braci. Chcą go wciągnąć w swoje pragnienie zemsty, a on się na to nie zgadza. Ogień, który on przyszedł przynieść na ziemię, to miłosierna miłość Ojca. Jak wyjaśnił papież, Jezus podąża drogą cierpliwości i wytrwałości. Ten sposób bycia oznacza wielką siłę wewnętrzną. W obliczu przeciwności łatwo dać się owładnąć gniewowi, trudno natomiast opanować samego siebie, tak jak uczynił to Chrystus, dodał Ojciec Święty. A my w jakim jesteśmy miejscu? Czy w obliczu przeciwności, niezrozumienia zwracamy się do Pana, prosimy Go o wytrwałość w czynieniu dobra? Czy też szukamy potwierdzenia w aplauzach, a gdy ich nie słyszymy, stajemy się zgorzkniali i pełni pretensji? Papież Franciszek zaprosił wiernych, by przyzywali wstawiennictwa Matki Bożej. Ona uczy nas trwać w miłości aż do końca, zauważył Ojciec Święty. W trakcie spotkania z wiernymi ponownie pamiętał o cierpiącej Ukrainie. Mówił, by modlić się za udręczony naród, doświadczający dziś cierpienia i bomb. I na koniec przenosimy się do Ugandy, do obozu dla uchodźców z Sudanu Południowego, gdzie przy wsparciu papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wybudowano centrum dla dzieci i młodzieży. Radosne śpiewy i taniec, tak Afryka wita swojego biskupa. Okazja do tego wyjątkowa, poświęcenie nowego kościoła oraz centrum dla dzieci i młodzieży w Bidibidi, największym obozie dla uchodźców w Afryce, gdzie mieszka 300 tysięcy osób. Tutaj w Bidibidi, w obozie dla uchodźców, nawet można powiedzieć, że 80% to dzieci i młodzież, gdyż przyszły tutaj razem z rodzicami, z ciociami, wujkami. Przyszły, by uciec przed wojną i głodem, znalazły się tutaj w Ugandzie. Warunki, w jakich dziś żyją, choć nie są najlepsze, to gwarantują jedno – bezpieczeństwo. Ale nie oznacza to, że dla tych dzieci Smile. Nie można zrobić więcej. I więcej dla nich postanowił zrobić ich duszpasterz ojciec Andrzej Dzida, misjonarz. We współpracy z Polską Sekcją Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Fundacją Przyjaciel Misji zbudował dla najmłodszych ich miejsce, ich centrum, Dom Nadziei. Gdzie dzieci będą mogły spędzać czas, gdzie będą mogły się uczyć, gdzie będą mogły otrzymywać posiłki i po prostu bezpiecznie wyrwać się od tego, od tej smutnej codzienności obozowej. Wyjaśnia ksiądz Paweł Antosiak z PKWP, który przesłał nam nagrania z Ugandy. Centrum edukacyjne pozwoli najmłodszym na rozwój ich pasji, pozwoli zrozumieć, że mają wartość, wyjaśnia ojciec Andrzej. Że rodzice, starsi będą ich szanować i powiedzą, moje dziecko ma talent. Nie jest tylko uchodźcą, jest traktowane uchodźcą, ale jak prawdziwe dziecko, dziecko Boże. Na razie powstało pierwsze takie centrum, w planach są jeszcze 4. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.